Cześć, jestem Wojtek i zapraszam Was dzisiaj na dobranockę o pożeraczach światów. Tak, było ostatnio o Angronie, jakiś czas temu, a było o planecie, to teraz może warto coś o pożeraczach światów, taki przyjęliśmy, ja przyjąłem jakiś czas temu, system, że trzeba przypomnieć o wszystkich prymarchach i o legionach, które, które powstały na początku. Tak więc o Angronie było, no to teraz o pożeraczach światów. Cytat, no to cytat. Wypowiedzieć wojnę imperium, a myślisz, że do czego innego legiony przygotowywały się przez ostatnie dziesięć tysięcy lat? Wojna nie kończy się jednym zwycięstwem lub na jednej planecie. Wojna to istota wieczna, która potrafi przeżyć całe pokolenia i ich malutkie tryumfy. Arzyn, zwiastun ciszy, wojownik, pożeraczy światów. Okrzyk Wojenny. Krew dla krwawego Boga. Czaszki dla tronu, czaszek. Śmierć fałszywemu imperatorowi. Założenie 30. milenium. Poprzednie nazwy Ogary Wojny. Prymarcha Angron. Lordowie chaosu Karny Betrayer. Pierwotny świat macierzysty Terra, potem Nuseria i Bot. Świat treningowy Legionu. Obecny świat brak. Legion jest rozproszony wewnątrz oka terroru od czasów bitwy pod Skalatrax. Bogami. że tak powiem, prowadzącymi. No jest jeden korn. Barwy Legionu: czerwony, mosiąc, obecnie niebieski, biały przed herezją. <laughs> Pożeracze światów to jeden ze zdradzieckich Legionów kosmicznych Marines Chaosu, którzy zamieszkują miejsce nazywane Okiem Terroru w położonym sektorze Obskurus na terytorium Imperium Ludzkości. Pożeracze światów w przeszłości znani jako Ogary Wojny to 12 Legion Pierwszej Fundacji Legionów Kosmicznych Marines i jednocześnie jeden z pierwszych, które zdradziły Imperatora Ludzkości i złożyły hołd siłom chaosu i mistrzowi wojny Horusowi. Legion ten był zgromadzeniem niemalże nieludzkich potworów na długo zanim Horusa dosięgnęło zepsucie chaosu i pozostali nimi po jego rebelii. Niewiele pozostało w nich człowieczeństwa i oporu po tym, jak zaczęli służyć mrocznym siłom. Obecnie pożeracze światów to najwierniejsze sługi krwawego Boga Khorna, Boga chaosu, wojny i mordów, a sensem ich życia jest jedynie rozlewanie coraz to większej ilości krwi swoich wrogów w jego imieniu. Prymarcha legionu, Angron, był jednym z pierwszych synów imperatora, którzy przyłączyli się do zbrojnej rebelii przeciwko niemu i którzy rozpoczęli herezję Horusa. Legion pozostaje w rozsypce. Pragnienie krwi poszczególnych jego członków, dodatkowo podsycane przez ich boskiego patrona Khorna, sprawiło, że rządza mordu stała się dla nich silniejsza niż dbanie o jedność Legionu. Pożeracze Światów operują dziś jako odosobnione oddziały bojowe kosmicznych Marines, których ulubionym zadaniem jest sianie śmierci i strachu w imię krwawego Boga po całej galaktyce. Pożeracze Światów byli znani z najbrutalniejszych i najbardziej bezpośrednich wśród wszystkich legionów oddziałów desantowych. Co ciekawe, ich przerażająca doktryna była jedynie rezultatem wczesnych lat życia ich prymarchy. Angron, jak już wcześniej kiedyś tam czytaliśmy, był wychowywany na świecie Nuserii. Jako gladiator do boju prowadziły go cybernetyczne implanty korowe nazywane gwoździami rzeźnika, które odpowiadały za niekontrolowane napady wzmożonej agresji ku ucieszeniu seriańskich tłumów. Angron nie pozostał jednak niewolnikiem na długo, jako że jako prymarcha posiadał niezłomną wręcz siłę woli. Pewnego dnia zmobilizował on wszystkich gladiatorów i razem przełamali oni niewolące ich łańcuchy. W bezpośrednim starciu pokonali swoich strażników i uciekli na wolność. Taka historia jak Spartacusa. Angron i jego gladiatorzy ukryli się w górach. To już czytaliśmy kiedyś, więc trochę szybko, szybko pominiemy. W międzyczasie tam pojawił się imperator. Zabrał go stamtąd, ale Angron nigdy, nigdy nie przebaczył imperatorowi tego, co według niego było obrzydliwą zdradą. Ślubowań wojownika wobec jego braci bitewnych, wobec jego, wobec jego tych wszystkich gladiatorów, z którymi walczył. I obejmując dowodzenie nad 12 Legionem który przechrzcił nowym mianem pożaraczy światów, Angron wprowadził w życie specjalny projekt, którego celem było przygotowanie masowej produkcji repliki gwoździ rzeźnika, wiedząc, że implanty te wiążą się ze zwiększoną szybkością, agresją i siłą użytkownika. Angron wiedział, że kiedy już wszyscy jego marines będą dumnymi posiadaczami gwoździ, to nie znajdzie się druga taka siła w galaktyce, która byłaby w stanie stawić im czoła. Niedługo potem okazało się jednak, że implanty bazują na zaginionej. Starożytnej technologii, wobec której mechanikum było kompletnie obojętne. Tak więc, używając gwoździ rzeźnika posiadanych przez Angrona jako wzór przyszłych implantów, sprawiało, że naukowcy pracujący nad projektem nigdy nie będą w stanie ich odtworzyć. Niemniej jednak mechanikum powiodło się stworzenie urządzeń, które znacznie poprawiały zdolności swoich użytkowników i sprawiając, że stawali się silniejsi i bardziej agresywni niż dotychczas. Pożaracze światów stali się najbardziej efektywnymi oddziałami szybkiego reagowania w imperialnych siłach zbrojnych. Wpływ implantów ma jednak swoją cenę, jako że agresja powstała w wyniku ich używania, sprawiała ona, że raz założonych implantów nie dało się już wykalibrować. Przykładem, e, kiedy stało się to poważnym problemem, może być chociażby masakra ludności cywilnej, do której doszło na plecie Ghenna, na, 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 na świecie Ghenna, na, na planecie tej. Pożeracze światów wybili dosłownie całą populację planety w zaledwie jedną noc, nie chcąc lub nie będąc w stanie odrzucić trawiącego ich pragnienia krwi, podpieranego właśnie implantami. Po tej masakrze Angron został wezwany przez rozkaz samego imperatora do zaprzestania praktykowania implantacji swoich wojowników. Jednak Angron nie posłuchał. Kiedy wybuchła herezja Horusa, Legion Angrona znajdował się akurat w samym sercu krwawej bitwy przeciwko lojalistom. Co jednak ważniejsze. Pożeracze Światów dowodzili szturmowi na pałac imperatora, wykonując wyłom w jego murach, nie bacząc na poważne straty własne, które w wyniku tej akcji ponieśli. Do tego momentu pożeracze Światów dali pełen upust swoim destrukcyjnym rządzom, podczas gdy Angron był niegdyś wielkim człowiekiem, posiadającym w przeszłości przerażające poczucie wojennej dumy i honoru, teraz był jedynie wściekłym psem o pysku z wylewającą się pianą, był żądnym kwiberserkerem, tak samo jak jego wojownicy, Jakikolwiek rozsądek, który pozostał im po wielu latach używania implantów korowych, zastąpiony został przez wolę Korna, krwawego boga. Mówi się, że kiedy Imperator pokonał Horus'a i hordy chaosu w czasie bitwy o Terre, Pożeracze Światów byli ostatnimi kosmicznymi Marines, którzy uciekli z pola bitwy. Nikt nie wie, jak blisko zniszczenia pałacu Imperatora byli Pożeracze Światów lub też czy też byliby oni w stanie stanąć jak równy z równym przeciwko samemu Imperatorowi gdyby Horus nie opuścił tarcz swojego okrętu, przygotowując się do ostatecznego starcia na orbicie planety. W wyniku herezji pożeracze światów poznali niezmierzone dotąd głębiny pragnienia, krwi i zniszczenia, plądrując każdą napotkaną przez nich planetę na drodze do oka terroru. Nikt nie wie na pewno, co stało się w samym oku, ale najwyraźniej Legion Pożeraczy Światów pożarł sam siebie przez wewnętrzne konflikty, które ostatecznie podzieliły kosmicznych Marines na bardzo liczne, małe oddziały bitewne. Być może to sam krwawy Bóg podzielił Legion, widząc w tym okazję do zwiększania ilości przelanej w jego imieniu krwi, jako że Angrom został przez niego wywyższony na demonicznego księcia, pomimo wewnętrznych podziałów w jego Legionie. Choć demoniczny Prymarcha okresowo łączył pod pewnym pod jednym sztandarem niektóre z tych upieszczych drużyn w przedziwne twory, które miały przypominać o dawnej chwale Legionu, to pożeracze światów Zostali praktycznie skazani na podróżowanie od jednego pola bitwy do następnego w poszukiwaniu krwi wrogów swojego pana. Nam nie można było zaufać. Imperator potrzebował broni, która nigdy nie postawiłaby swoich potrzeb nad potrzebami Imperium. Potrzebował broni, która nigdy nie ugryzłaby ręki, która ją karmi. Pożaracze światów nie byli jednak tą bronią. My wszyscy wyciągaliśmy ostrza tylko i wyłącznie dla przyjemności z samego faktu rozlewu krwi i my wszyscy czuliśmy uniesienie ze zwycięskich wojen, które nigdy nie powinny były mieć miejsca. Nie jesteśmy oswojonymi godnymi zaufania zwierzątkami, które chciał mieć imperator. Wilki słuchają nawet wtedy, kiedy my nie słuchamy. Wilkom można ufać tam, gdzie nam nie można. Mają dyscyplinę, której nam brakuje, bo ich namiętności nie obracają się wokół gwoździ rzeźnika, buczących z tyłu ich czaszek. Wilki zawsze biegną do nogi, kiedy je wezwać. W rzeczy samej tajemnicą jest, dlaczego nazwali się właśnie wilkami. Są oswojeni, umiłowani przez imperatora, słuchają każdego jego kaprysu, ale prawdziwe wilki nie zachowują się w ten sposób. Tak, zachowują się psy. Dlatego właśnie nazywamy się pożeraczami światów, a nie jak niegdyś ogarami wojny. Kapitan Kharn z ósmej kompanii desantowej Legionu Pożeraczy Światów, nieopublikowana rozprawa naukowa „Osiemnasty Legion”. Ze wszystkich legionów kosmicznych Marines żaden nie był tak dziki i przerażający jak Pożeracze Światów. Podczas gdy inni, na przykład władcy nocy, zazwyczaj utrzymywali zdobyte światy w granicach Imperium poprzez strach. A białe szramy oraz kosmiczne wilki potrafiły pojawić się bez ostrzeżenia i opuścić popielony już świat, to wrogowie pożeraczy światów mogli być całkowicie pewni, że czeka na nich tylko jeden rezultat nadchodzącego starcia eksterminacja. Eksterminacja nie w wyniku uderzenia bomby wirusowej lub atomowej fali uderzeniowej, ale eksterminacja przy pomocy mieczy łańcuchowych i bolterów. Imperator pragnął zjednoczyć całą ludzkość pod jednym sztandarem po wydarzeniach długiej nocy epoki walki chcąc zaprowadzić kres bratobójczym walkom pomiędzy ludźmi kiedy byłoby to już osiągnięte przyszedłby czas na kolejny krok w jego wielkim planie ustanowienie całkowitej dominacji człowieka w drodze mlecznej co według imperatora było niezbędne by rasa ludzka mogła bez przeszkód przetrwać ciągle wybuchające konflikty z rasami xenos chaosem i swoją własną naturą w czasach, gdy spojrzenie imperatora zaczęło padać na odległe przestrzenie poza Terrą, zaczął on mobilizować swoje armie do walki w jego Wielkiej Krucjacie. Szeregi posłusznych mu oddziałów powiększały się wykładniczo, by Wielka Krucjata mogła odnieść sukces. Imperator stworzył genetycznie zmodyfikowanych superludzkich wojowników znanych jako Adeptus Astartes, legiony kosmicznych Marines. Te elitarne siły miały stanowić grot włóczni krucjaty, przynosząc światłość Sekularnej imperialnej prawdy i wymuszając imperialną jedność na każdej napotkanej planecie zamieszkiwanej przez ludzi. Źródła historyczne, które przetrwały bitwę o Terre, przekazujące wiedzę na temat Herezji, włączając w to początki formowania się XII Legionu Astartes, są w najlepszym wypadku bardzo pofragmentowane. W procesie analizowania przydatnej wiedzy, które Owe źródła zawierają. Imperialni uczeni byli zmuszeni do uzupełniania wszelkich niewiadomych informacjami z drugiej ręki, pochodzących między innymi z archiwów legionów walczących u boku pożeraczy światów. Okazuje się, że w przeciwieństwie do innych legionów, terrańskie początki XII Legionu nie ukazywały żadnej stronniczości względem plemion technobarbarzyńców czy niewolniczych państw miast, z których rekrutowana była ogromna część wszystkich następnych rekrutów XII Legionu. Pewne poszlaki. Wskazują na przeprowadzane w tamtym okresie pewnych badań psychologicznych, przeprowadzanych na najbardziej agresywnych i kompetywnych rekrutów w eksperymentalnym, preselekcyjnym programie. Czy ów program stał się później rutynowy, tego uczeni nie wiedzą, a traktują raczej jako przypuszczenie, jako że z tych samych źródeł historycznych dowiadujemy się, że XII Legion był najbardziej agresywną siłą imperium, a jego wojownicy dzicy i brutalni. Jeden z najbardziej okrutnych i obiecujących kandydatów, Ibram Ger, szybko piął się w górę po kolejnych szczeblach militarnej drabiny hierarchicznej Legionu i pewnego dnia objął dowództwo nad całym Legionem jako jego pierwszy mistrz. Pierwszym udokumentowanym starciem XII Legionu w czasie wojen unifikacyjnych było wyzwolenie Sa'afrik, gdzie służyli jako sztyca oddziałów szturmowych, przeprowadzając bezpośredni desant na siły wroga zarówno na otwartym polu bitwy, jak i na ufortyfikowanych pozycjach. Relatywnie małą liczebność członków legionu, jego wojownicy nadrabiali niezwykłą odwagą, wściekłością w bezpośrednim starciu i skalą przemocy, która przerażała ich przeciwników. Jednak po e, ich początkowych starciach, e, wciąż powstający XII Legion zaczął być trzymany w charakterze sił rezerwowych imperatora w czasie kolejnych wojen unifikacyjnych i konfliktów o podbicie systemu solarnego. Być może imperator Chciał mieć w ten sposób swoistego asa w rękawie i wyciągnąć go w niezwykle trudnym konflikcie, by niespodziewanie obrócić szale zwycięstwa na swoją stronę lub, na co wskazują imperialne zapiski historyczne, XII Legion miał stać się w przyszłości osobistą bronią zemsty imperatora, używanej przeciwko ewentualnym zdrajcom imperium ludzkości. XII Legion był w tamtym czasie trzymany w stanie ciągłej gotowości. Legioniści trenowali bez ustanku, a ich szeregi powoli powiększały się. W nielicznych okazjach, kiedy to legion był wzywany do walki, jego astartes wykazywali się niemal radosną dzikością, dosłownie rozrywając swoich przeciwników, bez żadnych przejawów litości czy żadnych wahań, nie zwracając uwagi na straty własne. Mówi się, że to właśnie w tym czasie sam imperator przezwał dwunasty legion ogarami wojny jako swoisty trybut dla ich dzikiego i nieustępliwego zachowania w walce. Imperator wybrał to imię, ponieważ XII legion przypominał mu o białych ogarach wojny, kiedy, e, które wojownicy Jeszk, zamieszkujący północną część Terry, używali kiedyś w bitwie. W nawiązaniu do tej kampanii, aby upamiętnić pochwałę daną legionowi przez imperatora, czerwony ogar stał się nowym symbolem rozpoznawczym XII legionu. W pierwszych dekadach trwania wielkiej krucjaty po 800 roku 30 milenium i odnalezieniu pierwszego z zaginionych Prymarchów, XII Legion był osłabiony i tymczasowo podzielony na pewną liczbę niezależnych poddowództw, z których każde liczyło sobie kilka tysięcy Astartes. Największe z nich, liczące sobie do ośmiu tysięcy ogarów wojnych, włączając to dedykowaną im flotę i elementy wsparcia, dołączyło do XIII floty ekspedycyjnej lub, jak ją później nazwano, Krwawej Trzynastki. Oddziały te były wysyłane jako mobilne rezerwy w miejscach, gdzie starcia wielkiej krucjaty były najbardziej zażarte. Na samej linii frontu głównym zadaniem Ogarów była służba w charakterze oddziałów szturmowych. Brali udział m.in. w kampaniach u boku kosmicznych Wilków, żelaznych wojowników i mrocznych aniołów. Gdzie indziej stanowili oni o ostatecznym zabójczym uderzeniu na linię wroga, głównie u boku formacji imperialnej Armii, w strefach wojny, gdzie doszło do impasu. To właśnie dzięki szalonej doktrynie militarnej ogarów wojny te najtrudniejsze i najdłuższe starcia kończyły się w zaledwie jednym morderczym ataku. XII legion szybko nabrał reputacji za odnoszone zwycięstwa, i choć były to zwycięstwa zazwyczaj okupione dużymi stratami własnymi, to w tamtym okresie mówiło się, że każdy szturm przeprowadzany przez ogary wojny mógł skończyć się na dwa sposoby: zwycięską rzezią lub po prostu rzezią. Każda z dwóch dostępnych możliwości sprawiała, że wróg XII Legionu nie był w stanie utrzymać pozycji. Jednak, pomimo tego, jak efektywny był Legion, wielu było walczących u ich boku, którzy twierdzili, że on, są oni także niezwykle nieprzewidywalni, porywczy i niebezpieczni dla każdego, kto stał na ich drodze, kombatanta, cywila i dla wszystkich innych żywych istot. Pojawiły się nawet plotki mówiące: że w jednej bitwie ogary wojny wybiły całe regimenty Imperialnej Armii tylko dlatego, że zwykli ludzie nie dotrzymywali im kroku w starciu i spowalniali ich. Mówiło się też, że ogary wojny od zawsze stroniły od innych legionów. Osoby z zewnątrz zauważały też, że oficerowie ogarów wojny wymusili niezwykle mm, ostro dyscyplinę wśród podległych im żołnierzy, która w rzeczy samej uważana była za konieczną. Jako, że Astarte z tego Legionu często okazywali się krnąbrni i kłótliwi, a krwawo rozwiązywane konflikty pomiędzy poszczególnymi bitewnymi braćmi były na tyle liczne, że nie można było ich nazwać incydentami. XII Legion budził rosnące zainteresowanie i obawy Imperialnej Rady Wojennej i pojawiły się głosy, by zdolności Astarte ogarów wojny używać tylko i wyłącznie przeciwko takim wrogom, przy których cel stanowiła anihilacja – nie zaś osiągnięcie imperialnej jedności czy wyzwolenie. Legionogarów wojny pod flagą krwawej Trzynastki został ponownie połączony w jedność. Jednak tym razem Astarte z tego legionu stanowili jedynie trybik w wielkiej machinie wojennej, stojąc u boku różnorodnych oddziałów. Oddziały te, podobnie jak ogary, mogły cieszyć się raczej czarną reputacją i to raczej za niepohamowane napady agresji niż za poziom dyscypliny panujący wśród nich. Inną cechą, łączącą każdą jednostkę na pokładach krwawej trzynastki, była nieużyteczność w misjach, których zadaniem było wyrządzenie minimalnych szkód środowisku, w którym toczą się walki lub w misjach wyzwoleńczych. Doskonale sprawowali się natomiast w niszczeniu wszystkiego, co napotkają na swojej drodze. Przez lata wojownicy XIII Floty Ekspedycyjnej trenowali w surowych warunkach wulkanicznego świata BOT, który w przeszłości został podbity przez ogary wojny. I przemieniony na ich własne centrum treningowe. Oprócz 12 legionu na okrętach 13 ekspedycji, można było także znaleźć oddziały łowców głów, włączone w szeregi imperialnej armii, wprost z dzikich światów oraz brutalnych podludzi, znajdujących się na skraju tolerowanej przez imperium genetycznej dewiacji. Do ekspedycji dołączyli także Tytani z Legio Audax, na których padły pewne podejrzenia od czasy masakry Lorin Alpha. Oraz klany pistoletów z Numen. Stanowili oni nomadyczny lud technobarbarzyńców, którzy mm, przez całe dekady e, bronili się przed imperialną integracją. Spora część informacji mówiących o odnalezieniu prymarchy Angrona pozostaje niewiadomą w szerszych zapiskach imperialnych. W rzeczy samej istnieje jednak źródło historyczne, które przekazuje wiedzę na temat prawdziwego imienia świata, na którym Angron został odnaleziony. Wiedza ta stanowi jednak sekret najwyższej wagi, o czym zadecydował rozkaz samego imperatora i najbliższych ludzi w jego otoczeniu. To, co wiadomo, na pewno to mroczna opowieść o brutalnym wychowaniu młodego prymarchy, morderczej przemocy i rewolcie przeciwko jego okrutnym panom. Tu teraz takie moje małe wtrącenie, ponieważ w artykule przesłanym przez Dawida jest dużo informacji, które powtarzają się, i on to mi zaznaczył żeby właściwie tego nie czytać, bo to jest, no, to już było e, o Angronie. Więc tu jest spora część tego, którą, to, którą właściwie się będzie powtarzała. Jeśli chcecie posłuchać jeszcze o Angronie, to, to polecam inny artykuł, który jakiś czas temu nagrałem. E, e, I przechodzimy dalej, dalej kontynuujemy. Ostatecznie, kiedy brutalne barbarzyństwo mm, pożaraczy światów pogarszało się z każdą kolejną rzezią. Wielu z prymarszych braci Angrona zgłosiło swoje obawy imperatorowi, a jednak władcy, władca ludzkości popełnił wtedy fatalny w skutkach błąd. Wysłał on mistrza wojny Horusa, prymarchę, któremu ufał najbardziej ze wszystkich swoich dzieci, by ten skonfrontował się z Angronem i sprowadził go przed imperialne oblicze. Horus był jednak mistrzem manipulacji i o czym imperator nie wiedział, już wtedy był skażony zepsuciem chaosu. Horus widział w Angronie wojownika pochłoniętego przez gory, czyli otwartą niechęć względem imperatora. Przekonanie Angrona do swojej sprawy przyszło więc Horusowi niezwykle łatwo. Wystarczyło nasycić owe uczucia odpowiednimi argumentami. Horus powiedział Angronowi, że imperator jest słabym władcą i że ludzkość zasługuje na silniejszego, na kogoś takiego jak Horus. Angron usłyszał dokładnie to, co chciał usłyszeć, a kiedy rozpoczęła się Herezja Horusa, wciągając całą galaktykę w wojnę domową, Pożaracze Światów Angrona z radością maszerowali ramię w ramię z synami Horusa. Sajrak Rzeźnik, czempion Pożaraczy Światów, przypieczętował los XII Legionu jednym przepełnionym przemocą aktem. Ściął on lojalistycznego przywódcę bibliotekarzy swojego Legionu, który w XII Legionie stanowił ostatnią barierę powstrzymującą mroczne wpływy sił chaosu. Tym samym Pożaracze Światów stali się jednym z czterech pierwszych z dadzieckich Legionów, pośród których można było jeszcze znaleźć gwardię śmierci, dzieci imperatora i synów Horusa. Okrucieństwo zadawane niegdyś wrogom imperatora w czasie herezji stało się nieszczęsną dolą jego poddanych. Pożeracze światów walczyli w przedniej straży każdej stłoczonej przez siły zdrajców bitwy, biorąc udział w najkrwawszych szturmach, preferując rozrywanie swoich przeciwników na strzępy w bezpośrednim starciu nad używaniem broni palnej. Wojownicy Angrona wycinali sobie krwawą drogę przez całą galaktykę w swojej podróży na Terre, przy każdej popełnianej przez nich zbrodni, spijając krew swoich ofiar i kolekcjonując ich czaszki ku chwale ich nowego pana, krwawego boga Khorna. Kulminacyjny punkt sławy pożeraczy światów nadszedł w czasie trwania ich zaciekłego szturmu na samo serce ludzkości Terre. Nowo pobłogosławiony demonicznymi darami Angron i jego pożeracze światów, w pierwszej kolejności zajęli się zdobyciem pozycji obrońców w kosmicznym porcie, murze wieczności. Następnie dwunastemu legionowi przyznano honor poprowadzenia szturmu na mury imperialnego pałacu. Przetrwałe nagrania a ruchomych obrazów z tamtego pamiętnego dnia ukazują pożeracze światów dokonujących wyłomu w murach pałacu i postrzępioną czerwoną formę Angrona trzymającego swój świecący miecz runiczny nad głową. Pośród pożeraczy światów obecnych przy tworzeniu wyłomu nagranie zarejestrowało również Kharna, czempiona XII Legionu, który aktywnie brał udział w szturmie. Pomimo pewnych roszczeń legionistów synów Horusa co do zniszczenia bramy imperialnego pałacu, nagranie wyraźnie ukazuje, że brama pałacu padła pod ciosem miecza samego Angrona. Pożeracze światów dokonali na terze rzezi, którą pomimo skali obrzydliwości wyrządzonych przez nich krzywd nazwać można czymś wyjątkowym, jeśli mierzyć ich osiągnięcia ich własną miarą. Nie osiągnęli oni jednak ostatecznego zwycięstwa. Wraz z pojawieniem się doniesień o będących w drodze na terre lojalistycznie nastawionych posiłków mrocznych aniołów i kosmicznych wilków, Horus postawił wszystko na jedną kartę i opuścił tarczę swojego okrętu, pozwalając tym samym na teleportowanie się na jego pokład samego imperatora. Władca ludzkości odpowiedział na to wyzwanie i stanął twarzą w twarz ze zdrajcą. Dobywając broni, ich walka zdecydowała o losie galaktyki. Starcie to było niesamowitą walką tytanów, opartą tak o fizyczne, jako psjoniczne techniki walki. W końcu imperatorowi udało się zabić horusa, a nawet całkowicie zniszczyć jego duszę. Cena, jaką musiał za to zapłacić, była jednak niezwykle wysoka. Imperator stracił bowiem całe swoje człowieczeństwo. W dniu, w którym po odniesieniu śmiertelnych ran w walce ze swoim ukochanym synem, został przytwierdzony do złotego tronu, utrzymującego go przy życiu przez ponad przez kolejne 10 tysięcy lat i co trwa do dnia do chwili obecnej, czyli tam do 42. tysiąclecia. Potężna armia chaosu opuściła terre zaraz po śmierci Horusa. Angron był jednym z ostatnich, którzy opuścili pole bitwy. Prowadząc swoich pożeraczy światów w głębiny oka terroru, od tamtego momentu oni jego kosmiczni marines chaosu mają całą wieczność na szukanie zemsty i większej ilości krwi dla krwawego boga. Zamieszkali oni na demonicznym świecie planecie specjalnie przygotowanej przez Khorna dla Angrona, choć sam legion w krótkim czasie po upadku Herezji rozpadł się na upieszcze bandy kosmicznych marines chaosu. Mówi się, że główną przyczyną takiego stanu rzeczy nie była utrata wiary przez pożeraczy światów swojego, swojego demonicznego przywódcy, a raczej niekończące się pragnienie krwi samego Korna. Większość z pożaraczy światów, odpowiadając na potrzeby swojego pana, wolało szukać łupów wojennych złożonych z krwi i czaszek, niż czekać, na demo, niż czekać na demonicznym świecie na dalszy rozwój wypadków. Po dziś dzień pożeracze światów nie mają swojej kwatery głównej. Na żadnym z istniejących światów galaktyki, a raczej prowadzą oni koczowniczy tryb życia, w zbrojnych bandach napadając każdy statek, każde miasto i każdą planetę, którą spotkają na swojej drodze. Po zakończeniu Herezji Horusa, Legion Pożaraczy Światów został ostatecznie rozbity w znaczeniu spójnej militarnej siły w czasie bitwy o Skalatraks na demonicznym świecie. W bitwie tej Pożaracze Światów zmierzyli się z marines chaosu z Legionu Dzieci Imperatora którzy już wtedy byli oddanymi sługami Slanesza, głównego boskiego rywala dla Khorna, patrona pożeraczy światów. Dwie armie zdradzieckich radzieckich marins zwarły się w boju na planecie ogarniętej wściekłymi sztormami. Miasto po mieście upadało pod kolejnymi berserkerskimi desantami pożeraczy światów. Bitwa musiała jednak zostać przerwana po zapadnięciu nocy z uwagi na niesamowicie mroźne wiatry, stanowiące część ekosystemu tej planety. Karn, czempion Khorna, Wrzeszczał z wściekłości, kiedy legion wstrzymał swoje natarcie, jednocześnie żądając, by pozwolono mu dalej zabijać. Przepełniony gniewem wobec swoich braci, którzy woleli znaleźć schronienie, kiedy w pobliżu wciąż znajdowali się wrogowie do zabicia, Charon wycelował miotacz ognia w swoich bitewnych braci i spopielił wszystkich tych, którzy jego zdaniem stchurzyli. Następnie dobył swojego wielkiego topora łańcuchowego i pozabijał wszystkich tych, którzy chcieli go powstrzymać. Kiedy płomienie rozprzestrzeniły się na całe miasto, legion pożeraczy światów został rozdarty. Berserkerzy zaczęli walczyć między sobą i dziećmi imperatora o jakiekolwiek schronienie przed mroźnymi wiatrami. Kharn stał się żywą inkarnacją samego krwawego boga. Od tamtego dnia pożeracze światów nie byli już dłużej spójnym legionem, stając się raczej podzielonymi na uzbrojone bandy berserkerami chaosu, do końca życia, szukającymi coraz to większej ilości krwi do przelania. Po dziś dzień Karn prześladuje oko terroru za jedynych towarzyszy broni mając jedynie najbardziej szalonych wojowników Khorna, jako że bardzo niewielu z tych, którzy walczą u jego boku wychodzi cało z choćby jednego starcia. Po śmierci Horusa z rąk imperatora szala zwycięstwa w bitwie o Terre odwróciła się na jego korzyść, odwróciła się na korzyść lojalistów, podczas gdy siły chaosu zostały całkowicie rozbite, Angron i jego pożeracze wywalczyli sobie drogę od terry aż do oka terroru. Kiedy dwunasty legion w końcu tam dotarł e, to już chyba powtórka jest, tak. Jednakże, o. E, e, jednakże po bitwie o Skala kiedy to dzieci imperatora na stałe osiadły wokół terroru, wzmożone pragnienie krwi pożeraczy pogrzebało w nich wszelkie resztki samoorganizacji i umiejętności panowania nad sobą. Drużyny starożytnych berserkerów, pożeraczy światów można odnaleźć także dzisiaj, głównie w większych zorganizowanych armiach sił Khorna lub nawet w niewielkich upieszczych bandach, które nigdy nie przegapią okazji do walki, przelania krwi lub wzbogacenia swojej kolekcji o nową czaszkę. Pożeracze światów twardo trzymali się prawdziwego bitewnego kredo Khorna, odkąd ich prymarcha pozwolił sobie na całkowite zatracenie się w bitewnym szale w czasie herezji Horusa, w czasie mijających tysiącleci ten rozbity zdradziecki legion przelał dość krwi, by utopić w niej całe światy i budując całe góry z czaszek pokonanych wrogów. I teraz e, przeczytam najbardziej znane kampanie pożeraczy światów. I tak one obejmują. Wyzwolenie Saafrik, 30. milenium, dokładna data nie jest znana, pierwsza udokumentowana kampania, w której czynny udział brał dwunasty legion. Wyzwolenie Saafrik było wydarzeniem stanowiącym część wojen unifikacyjnych. XII Legion służył wtedy jako szpica oddziału szybkiego reagowania. Ich zadaniem było przeprowadzenie całkowitej anihilacji wroga poprzez bezpośredni szturm, zarówno na przeciwników znajdujących się w bezpośrednim, odsłoniętym polu, jak i osłoniętych fortyfikacjami. W tej kampanii XII Legion dowiódł, że jego wojownicy są w stanie poprowadzić ofensywę pomimo ich relatywnie mniejszej względem wroga liczebności, Poprzez ich niezwykłą odwagę i przemoc, którą okazują w boju. Po kilku swoich pierwszych starciach imperator został zmuszony do wycofania znacznej większości legionistów do rezerwy na czas trwania pozostałych konfliktów, wojen unifikacyjnych, jako że choć byli oni niezwykle cenną i śmiercionośną bronią, to ich liczebność szybko się zmniejszała. Pacyfikacja rojów Sefik 30 milenium, dokładna data nie jest znana, Kolejne za wczesnym, kolejna ze wczesnych kampanii XII Legionu, mająca miejsce w późniejszych dniach trwania wojen unifikacyjnych, sam imperator przezwał ich wtedy swoimi ogarami wojny, co miało być oddaniem XII Legionowi należnych im honorów, za ich niezwykłe pod względem nieustępliwości metody pacyfikacji narkotycznych rojów Sefik. Insurekcja Cerberusa, 13, 30. milenium, dokładna data nieznana, XII Legion, zaraz po wywyższeniu jego legionistów na ogary wojny, został wybrany do stłumienia powstania na asteroidalnej kolonii więziennej Cerberus. Ogary wojny miały być jedynie wsparciem dla terrańskiego drugiego Regimentu Dracos Imperialnej Armii. Na Cerberusie doszło do anarchistycznej rewolucji, której skutkiem była nieustająca i niepowstrzymana fala przemocy ze strony więźniów. Początkowe próby zaprowadzenia porządku przez oddziały sterry zostały powstrzymane przez skazańców, okazało się bowiem, że między insurekcjonistami znajdowali się erę, znajdowała się e, renegacka kadra wyjętych spod prawa wojowników gromu, o których myślano, że od dawna nie żyją. Sam imperator wyznaczył do tej misji swoje ogary wojny, przekazując im szczegółowe instrukcje na temat ich misji, nakazując im objawić wojownikom gromu skutki imperialnego gniewu. Po pięciu godzinach od rozpoczęcia się bitwy o Cerberus, pretor Kalib Hax z XII Legionu przekazał terrańskim oddziałom sygnał informujący, że kolonia została przywrócona pod imperialne panowanie. Czajcie 5 godzin. Kiedy lider drugiej grupy uderzeniowej, wciąż czekającej w rezerwie, w momencie odniesienia zwycięstwa przez ogary wojny, zapytał, ilu więźniów gotowych do transportu ma się spodziewać, Hux odpowiedział, że wcale nie rozkazano mu brać kogokolwiek żywcem. Drugiej grupie uderzeniowej nakazano zatem posprzątanie bałaganu powstałego przez szturm ogarów wojny. I dopadnięcie wszystkich ukrywających się w ciemnych kątach, korytarzach i tunelach więzienia skazańców, których okazała się być dosłownie garstka. Raporty, które dotarły do dowództwa, mówiły o zwłokach opancerzonych wojowników grzmotu, leżących w ciasnych przejściach i strategicznych pozycjach obronnych, wokół których leżeli martwi Astartes. Idąc w głąb korytarza, można było odnaleźć zwłoki dziesiątek powstańców, z których wszyscy musieli otrzymać śmiertelny cios w plecy. Powstańcy musieli uciekać w niebywałym popłochu i ślepej panice, porzucając broń na stanowiskach. Kampania Nowe Szendak. 8.2.17, połowa ósmego stulecia 30 milenium. Nowe Szendak był światem zamieszkałym przez gigantyczne robactwo. Kreatury te były zarówno inteligentne, jak i nienawistne. Ich bronią były metalowe szczypco ramiona, które stwory te osadzały w swoich pająkowatych mm, odnóżach. Celem wyprowadzania ze swoich ciał potencjału bioelektrycznej energii, powierzchnia tego świata roiła się od atakujących Astartes pnączy o grubości i długości przerastającej dorosłego człowieka, z których na świat przychodziły kolejne owady. Przedstawiciele tej półinteligentnej rasy posiadały trzy pary ust i tuzin krystalicznych zębów, ukrytych w każdej z par ust, ich mowa przypominała krzyki o wysokiej częstotliwości i psioniczne czarodziejskie szepty. We wczesnych latach Wielkiej Krucjaty. Ogary wojny odnalazły aż trzy, trzy systemy gwiezdne, znajdujące się pod panowaniem tych przerośniętych insektoidów, i postanowili, że jedynym w miarę rozsądnym posunięciem będzie zabicie każdego ksinos na swojej drodze. Spalili oni zatem ich kolonie i gniazda, przez co obcy zostali zmuszeni do powrotu na swój świat macierzysty, nowe szendak. Tam jednak, XII Legion ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu, odnalazł ludzi. Ludzi, którzy pozbawieni byli dobrodziejstw, wszelkiej wiedzy i technologii stanowiących dorobek całej ludzkiej cywilizacji przez nie wiadomo jak długie milenia, tłocząc się na lądzie, podczas gdy cywilizacja robactwa zajmowała bagienne morza, polując na ludzi i dosłownie prowadząc ich hodowlę. Ogary wojny, ramię w ramię z Legionem Żelaznych Wojowników oraz dużym kontyngentem imperialnej armii, postanowili o eksterminacji i insektoidów, przy jednoczesnym wyzwoleniu ludzi z nowe szendak. Walka z insektoidami stała się jednak wkrótce niemożliwa z uwagi na silne księżycowe pływy, które sprawiały, że ogromne morza błota zalewały szczerbate kamienne kontynenty, sprawiając, że grunt pod stopami ludzi stawał się bardzo niestabilny. Wobec takiego rozwoju wypadków siły imperium zadecydowały o skoncentrowaniu siły swoich karabinów laserowych na błocie wokół nich, dzięki czemu błoto częściowo wysychało. Ujawniało potencjalne gwałtowne ruchy pływowe i niosło ze sobą dźwięki ruszających się w nagrzewającym w się błocie insektoidów. Materiały wybuchowe zostały umieszczone wokół nowo konstruowanych insektoidzich robót ziemnych. Ich konstrukcje zawaliły się, grzebiąc pod sobą wszelkie pozostające przy życiu insekty. Perturabo nakazał swoim żelaznym wojownikom budowę rowów i grobli po środku błotnych mórz, po czym osuszył je. Pozwoliło to siłom imperium na szybkie odparcie kolejnych kontrataków swojego wroga i zdobycie ziemi, na której ludzie z Nowe Szendak mogli w końcu wieść spokojne życie. Kiedy ostatnie robaki pojawiły się, by zaatakować swojego wroga, spotkały się one z samym imperatorem i jego ogarami wojny. Choć straty po stronie imperium były horrendalne, to ogary wojny ostatecznie zwyciężyły, a na robactwo z Nowe Szendak czekało, czekała już tylko eksterminacja. Ludzie, którzy odziedziczyli ten świat po swoich władcach, w przyszłości stali się zagorzałymi i niezwykle lojalnymi zwolennikami imperium. Ksenocyt osyrańskich psybirców 899 rok 30. milenium pomniejsza flota 12 Legionu pod dowództwem pretora Erada Kruga walczyła na południowo-zachodniej granicy zasięgu wpływu Wielkiej Krucjaty, blisko terminalu. Eurydice z orkowymi najeźdźcami z samozwańczego Imperium Glortian, położonego poza ówcześnie znanymi Imperium obszarami galaktyki. Kiedy obie strony barykady były pochłonięte walką, nagle do konfliktu dołączyła trzecia tajemnicza frakcja. Śmiercionośne ksenoformy, znane jako osyriańskie Psajbirdy. Kiedy koszmarnie potężni Xenos teleportowali się na pokłady okrętów ogarów wojny, doszło do prawdziwej rzezi. Jedyne, co uratowało wtedy XII legion od totalnej zagłady to ich dzika nieustępliwość. Całe tuziny okrętów wojennych, ogarów wojny i całe setki okrętów, orków, zostały doszczętnie zniszczone od środka. Prymarcha Robut Gwiliman otrzymał pełen raport z tych wydarzeń i nakazał utrzymanie się ogarom wojny za wszelką cenę, jeśli będzie to możliwe wyśledzenie źródła pochodzenia okrętów psajbirców. Następnie legion Ultramarines Wysłał potężną flotę odkupienia prosto do terminalu Eurydice. Kiedy floty dwóch legionów Adeptus Astartes połączyły się, Ultramarines nie mieli większych trudności ze zgładzeniem psajbirców. Kiedy ostatni Ksinos zostali ubici, automatycznie razem z nimi umarły całe armie podległych im niewolników. Pozbycie się resztki glortiańskich orków z całego sektora było wtedy już tylko formalnością. Cena z krwi, jaką przyszło zapłacić obu legionów za tę wojnę, była niezwykle wysoka. Ale była to cena, którą Ultramarins byli gotowi zapłacić w związku z porażką, której zaznali w tym samym miejscu niemal sześć dekad wcześniej. Rzeź Golgoty, oblężenie Sarum wczesne lata 9, 9 stulecia 30 milenium. Pierwszy znany cel, który ucierpiał z powodu bitewnego szału pożaraczy światów po odnalezieniu prymarchy Angrona, to gwiezdne pustkowia sektoru Golgota, położonego blisko centrum galaktyki w segmentum Ultima. Bardzo blisko Maelstromu. Przełamanie oblężenia Sarum wkrótce miało stać się kamieniem węgielnym legendy pożaraczy światów i służyć jako swoista zapowiedź tego, czym XII Legion miał stać się w przyszłości. Nakazując podejść swoim nawigatorom niebezpiecznie blisko wyrwie w osnowie, Angron rozkazał swoim okrętom uformowanie jednolitej formacji bojowej, wycelowanej w system Sarum. Jego flota natknęła się na oblężony świat Adeptus Mechanicus. Na samym skraju Maelstromu, na którym kolonie założone jeszcze w czasach epoki walki, z którą to kolonią stracono kontakt cały tysiąclecia temu, Sarum było oblężone przez podludzkie imperium znane jako Bractwo Zniszczenia, którego celem było zdobycie technologicznych sekretów mechanikum i wykorzystanie ich na własne potrzeby. Tech kapłani kultu, Redjak utrzymywali się na swoim świecie przez całe wieki, w czasie których nie mieli oni zbyt wielu wrogów którzy mogliby im zagrażać, przy czym utrzymywali sporadyczny i przerywany kontakt zarówno z odległym Marsem, jak i ze światem kuźnią Anvilus, raz po raz wnosząc o militarne wsparcie swojej obrony planetarnej, które to wsparcie nigdy do nich nie dotarło. Ich zbawcami okazali się być pożeracze światów, którzy zaraz po przybyciu w ich strony całkowicie rozbili siły oblegających. Choć podludzie znacznie przewyższali pożeraczy światów pod względem liczebności, Dwunasty Legion, układając swoje okręty w ciasną formację, przebił się przez sam środek Wrogiej Armady. Kiedy linie obronne Wroga zostały przerwane, flota pożaraczy światów wysłała całe roje kapsuł desantowych i zasobników z bronią na powierzchnię planety. W międzyczasie rządny krwi Angron i reszta jego 12 Legionu zaprowadziła w szeregach Wroga prawdziwy zamęt, zajmując swoimi okrętami pozycje tak bliskie okrętom Wroga, że ogień z statków pod ludzi. Nie miał innego wyjścia, jak tylko ranić własne okręty odpryskami z ich dział za każdym wystrzelonym w stronę imperialnych okrętów pociskiem. Torpedy pokładowe i tarany szturmowe wytoczyły się ciężko z okrętów XII Legionu i z potężną siłą uderzyły w kadłuby statków swoich wrogów, wyzwalając w pożaraczach światów tłumiony w ich sercach nieludzki gniew. Okręty pod ludzi zamieniły się w kostnice. Oblężenie zostało przerwane. W międzyczasie na powierzchni Sarum poniżej Podludzkie oddziały cyborgów i, chorkowie, i chorkowi służalczy najemnicy umierali całymi tysiącami, nie będąc w stanie odpowiednio skoordynować swojej obrony przeciwko tak nieprzewidywalnemu kierunkowi, z którego nadszedł atak. Bitwa trwała całe godziny, a pożeracze światów ponieśli ogromne straty, a pomimo to walczyli niestrudzenie. W końcu dowódcy podludzi wyczuli, że szala zwycięstwa odwraca się na ich stronę i zadecydowali o wezwaniu dodatkowych posiłków czekających, w innej części Sarum. Wówczas nad nieboskłonem zbił się fałszywy krwawo-czerwony świt. Tylko sekundy dzieliły walczących od uderzenia o powierzchnię świata wokół nich cyklonowych torped zaporowych. I śladem z nadwidnokręgu wyłoniło się paręset śmigłowców bojowych i taranów szturmowych, które reprezentowały drugą falę desantu wojsk pożaraczy światów prowadzonych przez Angrona we własnej osobie. Ci wojownicy spadli na bractwo zniszczenia z furią prawdziwych bogów wojny. Za nimi wznosiło się siedemnaście wielkich, pogrytych ciemnym, cylindrycznym metalem, górujących nad polem bitwy tytanów z Legio Audax, kroczących naprzód z wycelowanymi działami pokładowymi. Widząc wschodzący gniew Omnizjasza, siły mechanikum Rediak opuściły swoje fortyfikacje i zaczęły polowanie na swoich wrogów, Ubijając ich harpunami ciągnąc przed oblicza swoich hierarchów, by i oni mieli swój udział w dosłownym rozszarpaniu sił najeźdźców. Mechanikum Rediak złożyło Angronowi i jego legionowi wiele różnych przysiąg odnośnie do lojalności oraz paktów mówiących o wzajemnej ochronie i wsparciu. Wydarzenie to zapoczątkowało rekrutację do legionu pożeraczy światów Tech Marines. Dodatkowo dzięki temu zwycięstwu 12 legion zyskał stały dostęp do miejsca, w którym bez przeszkód mógł uzupełniać broń i potrzebne na czas podróży zaopatrzenie daleko poza wewnętrznym terytorium Imperium. Po zdobyciu nieograniczonych pokładów, zasobów i wsparcia technicznego od samego mechaniku, Mangron zdecydował się na rozpoczęcie kolejnej kampanii ku chwale Imperium i swojego Legionu. Trwała 11 standardowych lat, w czasie których pożeracze światów zniszczyli 48 wrogich światów i posterunków, Siedem różnych niebezpiecznych ras obcych, włączając w to gałąź niezwykle niebezpiecznych lakrymolli, zostały sprowadzone na skraj wyginięcia, kiedy flota XII Legionu wycięła sobie drogę poprzez pustkowia Golgoty, a nawet zapuściła się w głębiny samego Maelstromu. Oczywiście w wyniku prowadzonych przez Angrona działań wojennych zniszczeniu uległo także pomniejsze międzygwiezdne imperium założone przez karmazynowe kapłaństwo z Sarum, ale mechanikum nie było przecież w pozycji, do kwestionowania metod działania imperium, które ocaliło ich od całkowitej zagłady, znienawidzeni lakrymole, przybyli do sektora owego małego, gwiezdnego imperium i zniewolili wysoce cofniętą w rozwoju technologicznym ludzką populację, zapędzając ją do specjalnych obozów, gdzie pełnili oni funkcję hodowlanego bydła dla Ksinos. I słuchajcie, w tym momencie skończymy, ponieważ jesteśmy, ojej, w jednej trzeciej dopiero artykułu, a. W następnym odcinku będę kontynuował dalsze, dalsze kampanie Pożeraczy światów. Jak zwykle bardzo interesujący artykuł, ogromna ilość informacji. Tak więc co, subskrybujecie, dajecie łapki w górę, przekazujecie innym, co tu się dobrego dzieje. Kto chce może mnie wesprzeć. Dziękuję bardzo. Dzisiaj pojawił się nowy nowy patron na Patronajcie. A, tak więc widzicie, przybywa nas. Cieszy mnie to bardzo. Będzie jest kasa na nowe, nowe tłumaczenia artykułów. Dziękuję wam bardzo wszystkim, którzy wspierają. Nie tylko, że tak powiem, finansowo, ale też mentalnie i, i, i jakoś tam rozszerzają, że tak powiem, dobrą nowinę wśród wszystkich, wszystkich znajomych, opowiadają, co się tu fajnego dzieje. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj. Do usłyszenia, do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć, czytał Wojtek. No, czytałem. Do następnego razu, cześć, hej.